Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chorobie Morgellonów. Nie do końca jest to syndrom czy coś takiego, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, mam do Was pytanie. Czy denerwuje Was metka w ubraniu? O, na przykład taka jak u mnie, albo taka jak tutaj jest w koszulce. O, tutaj. Jak widzicie, ja nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby mieć metkę na ubraniu i żeby ona mnie nie drażni. Ja rozumiem, są niektóre metki takie, że tam mają kawałek plastiku i to faktycznie może drapać albo coś w tym stylu, ale ja nie mam takiej potrzeby, żeby taką metkę wycinać. Ale znam osoby, które takie coś mają, znaczy, że może ich to drażnić. Dlatego, jeśli Was to drażni, to tym bardziej posłuchajcie tego wykładu, bo jest coś, co może Was kiedyś dotyczyć, jeszcze nie, ale pewne schorzenia czy zaburzenia, czy tak jak tutaj syndromy, rozwijają się z wiekiem. Dlatego posłuchajcie. Już po raz pierwszy w roku 1674 pan Sir Thomas Brown stwierdził, znaczy opisał coś takiego jak chorobę Morgellonów. Czym to się charakteryzuje, czy co chorzy zgłaszali? Chorzy zgłaszali, że z ich ciała wychodziły różne kolorowe pasożyty, czy robaki, czy inne takie rzeczy i oni to drapali, powstawały gigantyczne rany. No nie oszukujmy się, no jest to poważne. Ja jestem w ogóle bardzo daleki od wyśmiewania ludzi, którzy mówią o Morgellonach albo innych takich rzeczach, bo najważniejsze, co jest w życiu, najważniejsze, co jest, to zdobywać wiedzę. Znaczy, wiele jest ważnych rzeczy. O, może tak, to może ważnym elementem jest zdobywać wiedzę. Jeśli ktoś ma tej wiedzy troszeczkę mniej od nas, to nie wyśmiewajmy, tylko przedstawmy tą wiedzę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać, to jest jego naprawdę w tym momencie problem. Dlatego ja jestem daleki od jakiegoś wyśmiewania. Dlatego czasem mogę wyśmiewać, ale wtedy najczęściej ja biorę w tym udział i bardziej wyśmiewam siebie i swoje jakieś minusy. Dobra. Choroba Morgellonów. Trzeba jasno powiedzieć, to jest zaburzenie psychiczne. I teraz coś, co z tym jest związane, mamy już coś, co jest określone jako faktyczny stan chorobowy. Czyli mamy coś takiego jak obłęd pasożytniczy, halucynoza pasożytnicza i mamy, i to tutaj podkreśliłem na czerwono, jest coś takiego jak zespół Egbona. Ja Wam dam tam link do opisu, będziecie mogli sobie poczytać. To też jest dosyć fajna strona, można pewne rzeczy się dowiedzieć. Parazytoza urojeniowa, zespół Egbona. To jest bardzo podobne do choroby Morgellonów, ponieważ ludzie zgłaszają tam, w tych można powiedzieć schorzeniach, że robaki żyją im pod skórą, w różnych zakamarkach i tym podobne, pod okiem, za uchem i potrafią tak to długo drapać, że aż doprowadzają do ran, krwawych ran, gdzie no nie jest to przyjemne coś takiego patrzeć na coś takiego. Kogo dotyka w ogóle takie, można powiedzieć, zaburzenie? Prawie wszystkich, ale bardziej jest aktywne, kiedy ktoś już jest starszy, czyli w średnim i starszym wieku. Czy ma tutaj znaczenie status społeczny i tym podobne, wykształcenie na przykład? No nie do końca, nie do końca to tak wygląda, ale, i tutaj jest właśnie takie drobne ale, ponieważ to wszystko nie jest dokładnie zbadane, to tutaj. Ludzie boją się zgłaszać z zaburzeniami takimi psychicznymi, czyli właśnie zaburzenia psychiczne, które tutaj właśnie opisuję. Ludzie boją się pójść do psychiatry, bo najczęściej może się to skończyć, no wiadomo, wariat i tym podobne. Coś trzeba zacząć leczyć wcześniej, żeby móc to wyleczyć. Im wcześniej coś stwierdzimy, tym łatwiej będzie nam podjąć pewne kroki. Tutaj też w ogóle w tych Stanach, w Teksasie, w stan Floryda, Kalifornia, częściej stwierdzano chorobę Morgellonów, ponieważ znowu, ta choroba Morgellonów, mimo że nie istnieje taki, jeszcze nie istnieje, można powiedzieć, opisana jakoś medycznie czy naukowo, jakieś takie schorzenie, ale pojawia się taka nazwa i te osoby, które zgłaszają to, to jakoś większe nasilenie było w tych Stanach. Tu też można
wnioskować jakieś inne rzeczy. I tak jak mówię, to nie są dane, nie traktujcie też tego, co ja tutaj przekazuję, że to jest w 100% tak, ponieważ te dane są bardzo, bardzo ograniczone. To co więcej mogę wam powiedzieć? No niewiele, ale mogę wam powiedzieć taką historię. Babcia od mojej znajomej miała taki problem, tam zgłaszała, że ma robaki na stolcu, bo coś tam zauważała. Potem one się nie pojawiły, ona wzięła odpowiednie leki i te robaki wróciły później. Znajoma tak pokojarzyła pewne fakty i co się okazało? Co finalnie się okazało, czy to były prawdziwe robaki, które faktycznie ktoś wydalał razem z pokarmem? Nie. To była wierzchnia warstwa papieru toaletowego zrolowana i wtedy wyglądało to jak małe, białe robaki. No i teraz znowu wracamy do tego. Jeśli ktoś jest starszy, ma gorsze troszeczkę pojmowanie świata, może mieć zaburzone pojmowanie świata i może się takiej osobie coś wydawać, coś, co nie do końca jest prawdą. Także dzięki za uwagę i do następnego.